No to tak, 5 kampanii mamy zrobionych, przechodzimy do kampanii ostatniej, 6. Nieświęte Przymierze. Tu jest Przeklęte Przymierze z kolei, no. Szukują nas. Informacje kampanii. Czterech bohaterów musi rozwikłać intrygę łączącą wypadki, jakie zaszły na granicy Avli i Deiji oraz Erati i Deiji. Operując na tym terenie, muszą odzyskać miecz anielskiego sojuszu, najechać Deirze i powstrzymać Sandro, potężnego licza, który planuje podbój całego świata. O kurde. To w sumie Jogiem jeździliśmy i rozwalaliśmy ten miecz, żeby teraz go zebrać. No w sumie tak, potrzebny nam będzie miecz, żeby wygrać Sandro. I mamy pierwszą misję, żniwa. Aby wygrać, musisz pokonać nekromantów, siejących śmierć i zniszczenie w tej części Erat. Jeśli Jog zginie, w walce przegrasz. Jog nie może awansować powyżej 30 poziomu, ale zabierze swoje doświadczenie i umiejętności do następnego scenariusza. Okej, czyli się wcielamy w Joga. Mam nadzieję, że to będzie Jog, którego my zrobiliśmy, a nie Jog, którego nam dadzą. Wybieramy dwa cyklopy w takim razie. Na pierwszy rzut oka widać tu działalność nekromanty. Chłopi zamieszkujący te ziemię zostali zamienieni w chodzące zwłoki, lecz żaden z panów i może nie pofatygował się, by położyć kres tej ohydzie. Ja podejmę się tego zadania. Jakie kurde... Nie no, plastusie po prostu wzięły i wyszły. Od kilku dni docierają do ciebie plotki o nekromantach nawiedzających ziemię Erati, a ponieważ nie zajmujesz się akurat niczym specjalnie interesującym, postanawiasz sprawdzić, ile jest w nich prawdy. Zdaje się, że nekromanci z Deiji przesunęli do Erati znaczną część swych sił. Czując głęboką odrazę do nieumarłych oraz czarnej magii nekromantów, postanawiasz użyczyć w tej sprawie swych zdolności przywódczych i wygonić nekromantów z królestwa. Chwila prawdy. To jest chyba nasz Jog. To jest chyba nasz Jog. Na pewno jak ma logistykę, to... Ale czemu... A, mądrość ma. To może nie być nasz Jog. Ale logistyka, dowodzenia, znajdowanie... Nie, no to może być ten dokładnie nasz. Już nie pamiętam, co my tam na tym Jogu mieliśmy. W każdym razie to są spoko umiejki. Damy sobie na początek wieżę orków, żeby mieć jednostki strzelające dodatkowe. Mamy Girt. Girt nie ma jednostek w ogóle. No trudno. Dobra. Przypominam, że Joguś był tym magiem, który odrzucił magię po to, żeby być Borubarem, znaczy się barbarzyńcą. Teraz Jogusia wyjmujemy. No dobra, jak ją posłaliśmy tutaj, to niech ona zwiedza w tę stronę, my pójdziemy sobie na górę. Zobaczyć, co jest. No, prawie na górę. Kamionka by się jeszcze... A, już mamy kamień, dobra. Nieważne, nie było tematu. Te rzeczy moglibyśmy za free w sumie przejąć. Dawaj pieniądze. Który mamy level w ogóle? 25. Krzyżowcy. Trochę dużo tych krzyżowców. Myślę, że trochę za dużo jak na razie. To nie ten bohater, który miał logistykę. Nie, moment. Przecież my na Jogu mieliśmy nie logistykę, tylko dyplomację jakąś kozacką, nie? O, jest inny bohater w takim razie. Jest to niebieska brama. Co tu budujemy? Chyba, że na szybko jednostki. W tym zamku warto akurat tak zrobić. Kam alabastrowego jednorożca. Dawaj, o, pikinierzy chcą się dołączyć. 44 pikinierów, to jest sporo. Gobelasy jeszcze mamy do tego. Myślę, że możemy zaatakować siedlisko behemotów. Bierzemy od razu siedlisko behemotów. I teraz z czystym sumieniem możemy poinwestować w ekonomię. Jak już mamy behemoty do budowania, to jest spoko. Okej. Biorę w ciemno. Nie. Kawalerzyści. Z kawalerzystami akurat bym nie zaczynał, chociaż tylko paru jest. Może zobaczymy, co tu jest. Chyba... Nie wiem, czy nie czarty? Czarturyjski.
Dobra, teraz ekonomia nas czeka. Uuu, Death's Gate już jest niedaleko. Tędy nie przejdziemy przez niego. Niestety. A nie, to kusznicy. Łucznicy nawet. Nie ulepszeni, nie, to nie atakujemy. Dobra, czyli musimy mu przynieść puklerz króla Gnoli. Spróbowałbym sobie w następnej turze go zaatakować. Zobaczylibyśmy, jakby to poszło. Nie mamy tutaj magii, bo spowolnienie to by było naprawdę dobre. Ale bez tego będzie cienko. To dawaj targowisko i pracujemy na ratusz. Wow. O nie. O nie. To jest dużo za dużo. Żebyśmy go napadli. Nie wygrali bez z sensownymi stratami, tak? Mnichów możemy spróbować. Dawaj gildię magów. Mistycyzm podstawowy. Kamień. Okej, w porządku. Reptilioni. Dobra. Zawsze to jednostki na start. Gryfy królewskie. Szkoda, że nasze jednostki tracę, a nie przeciwnego zamku. Jutro będzie populacja, to odwiedzimy sobie znowu to miejsce. Kuźnia. Ktoś tam się pojawił. Ech, nie biorę troglodytów nawet. Nawet tego nie biorę. No i jest ratusz. Tu dalej nie przejdziesz, a fajnie by było to sieknąć. Dobra, to idziesz młyny pozwiedzać w takim razie. Chodźmy po to. Cytadela. Kurde. Czemu nasze jednostki ciągle giną? Atak plus jeden. Ochliki. Czy atakujemy? Zobaczymy, jak będzie ze stratami. Jeśli będzie w miarę cywilizowanie, to spoko. Dawaj hajs. Kurde, nie hajs. Tak, musimy przejąć te ochliki, to wtedy będą pieniądze na to, żeby dzisiaj klepnąć kapitol. O Jezu. O Jezu, to jest 300 ochlików. Are you freaking killing me? Nie no. To jest do wygrania, ale straty będą kolosalne. Obrona plus jeden, super. Nie kupić się kapitolu. Ulepszyć wieżę orków mogę. Nie biorę tego, dlatego że nas nie będzie stać jutro na to. A może by i było stać, faktycznie. Kapitol. Dobrze. Duże będą straty? Oj, duże. Próbujmy wystawić te jednostki. Może z gardem ataki. Nie z naszego zamku. Kurde, mogłem zaatakować. Się. No i naszych jednostek nie potraciłem. I teraz oto się rozchodzi. Aha, terminus.
Stojąc na urwisku, spoglądasz dal i dostrzegasz, że droga, którą podążałeś, rozwidla się i po pewnym czasie za rozwidleniem widać uchylające się drzewa, dowód obecności nekromanty. To nie wróży nic dobrego. Postanawiasz przyjrzeć się tej okolicy z bliska i mamy negatywne morale na następną walkę. No tu są już kapłani, czyli ulepszeni mnisi. To już mamy poodwiedzane. Ona co najwyżej mogłaby iść do zamku. Już też nie widzę rozwiązania dobrego. Trzeba będzie zebrać jednostki i przejść dalej. Tu jest, nie wiem, czy to jest zamek wroga, czy to jest neutral. Ciężko mi powiedzieć. To jest na pewno neutral. Nie, to nie jest neutral. Jogu by poleciał do zamku, fakt, ale tu nie ma raz, że jeszcze wszystkich jednostek, dwa, że nie ma ulepszeń. A chciałbym już to mieć za jednym zamachem, żeby się ciągle nie wracać. Tu już nic nie ma, ale tu jeszcze jest coś. Dawaj. Nie będę atakował tych, bo to jest trochę bez sensu. Trzeba wrócić. Jutro będzie populacja. Behemoty będą. Kurde, cyklopy też będą. Dawaj te cyklopy. Tylko nie będzie mnie stać na to wszystko. Tylko mnie nie będzie na to stać, co nie? Na pewno cyklopy chcę wziąć. Na pewno uruków chcę wziąć. Na pewno behemoty chcę wziąć. I już praktycznie wszystko. Ptaki gromu, znaczy roki w sumie. Nie chcę brać ptaków gromu, znaczy nawet roków, w małej ilości, bo to będą jednostki, które po prostu łatwo stracimy. Dobra, Walhalę sobie walnęliśmy. Zrobimy to w ten sposób, że te jednostki zostawimy tu na razie. I zrobimy to z rozmysłem. No to chyba trzeba iść przejąć ten zamek. Tam Girt niech na dół się udaje i zwiedza. A my pójdziemy tutaj zobaczyć jak... Ej. Oj, chyba zmiana planów. Jak tu jest zamek, nasz zamek. To by było spoko. Poklepnąć. Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej. Bo to naprawdę by była spoko rzecz. Mieć dwa zamki zamiast jednego. Zbliżając się do miasta, zauważasz, że okoliczni mieszkańcy są raczej w dobrych nastrojach. Dziwiąc się, skąd ten optymizm, zagadujesz przechodzącego wiśniaka. Ale Szpanie, to dlatego, że przybyłeś, by nas bronić. Co więcej, w mieście, w którym mieszka moja siostra, pojawił się inny barbarzyńca i pomaga jego mieszkańcom. To znaczy, że Eratia i Królot są bliskie zawarcia pokoju, mam rację? Kiwasz potakująco głową i oddalasz się, nie chcąc rozwiewać jego nadziei. Ale w myślach postanawiasz sprawdzić, kim jest barbarzyńca walczący, jak ty z nieumarłami. No my chyba wiemy. To jest raczej typ, który się nazywa Krakhag. No w sumie kto inny niż Krakhag? Sok z Krakhaga. Dawaj, ulepszamy. Nie przejdziesz ten do Girt. Szkoda. Zaraz, przejmiemy ten zamek. Super! Takie straty to ja rozumiem. Straciliśmy jednostki z nie naszego zamku. To jest po prostu kozak. Dużo to tu nie ma. No tak, chcę zakończyć tę turę. Jogu, rusz się. Nie, w takim razie nie chcę zaatakować. Level mamy duży, a trochę mi szkoda tracić jednostki. Ale tu pewnie uruków stracę, jak tych zaatakuję. Chociaż chyba, żebym ręcznie... Chcą się wycofać, dobra. Artefakt przejmiemy. Teraz Girt. Masz
czyszczącą misję. Tu uwalniemy sobie do rady miasta. Na siedlisko behemotów nam brakuje kryszteksu. Harpie, proszę cię bardzo. A posiadaj sobie te harpie. Wow. I tu jest ta puklerz gnoli. Ej, może byśmy to zrobili i przenieśli w sumie szybko. Bo i tak niedługo będziemy musieli skoczyć na nasz zamek i poulepszyć sobie nasze jednostki i wykupić w końcu nasze jednostki. Więc czemu by nie? Drewna już nie mam. A tu jest dużo jednostek. Dawaj chata. Będzie więcej goblasów. Targowisko. Jest kolejna populacja. Czy dacie radę? Powiedz, kurde, nie da rady. Oj, Girt. Ojej, za dużo ich jest faktycznie. Pół godziny później. Pokonamy tych kawalerzystów kosztem jednego behemota. Ja to zrobię gorzej od komputera. Coś tak czuję. O, a może nie? A może nie? Nie ma to jak dobre dowodzenie. Nie no, to się udało dobrze. To się naprawdę bardzo dobrze udało. Gildii magów tutaj dawaj. Tak, atakujemy strażników. I mamy behemota gratis. Gratis, może za dużo powiedziane. Mamy behemota. Kota behemota. Ulepszone behemoty. Dobrze. Kuźnia. O, kuźnia. Girt, na razie w sumie tu siedź, bo nie mam dla ciebie pomysłu. To nie atakuj. Kupimy sobie machiny wojenne. Czemu by nie? Tu już w sumie na razie wszystko, co byśmy chcieli. To możemy sobie darować, czyli ten zamek musimy bardziej teraz poinwestować. Spoko. Dawaj goblasy. Atakowaliśmy? Nie pamiętam. Na pewno tu chcemy iść zobaczyć. Tak, w sumie i tak poczekamy do populacji. Ale to nie, weźmiemy sobie i tak te jednostki. Dlatego, że pokonamy tych kawalerzystów i zobaczymy przy okazji coś na górze. Że to będzie sensowne rozwiązanie. No tu fort musimy mieć, tak? Czyli drewno, kamionka. Przeciwnik. O kurde. To mnie sporo ma. Jeszcze smoki ma. Skąd on ma zielone smoki? To raczej w małej ilości będzie miał te smoki. Albo jednego będzie miał, bo był gdzieś obóz uchodźczy pewnie i jednego smoka stąd miał. No, pewnie tak. Pewnie tak to wygląda. Więc raczej będzie spoko. Pikinierów musimy usunąć, bo mamy swoje jednostki. Ulepszamy wszystkie nasze. Dobra. Czy będzie nas stać na wszystko? Trochę wątpię, więc kupię selektywnie.
Ptaki gromu. No, na wszystkie ptaki gromu nas nie stać. Ale jest okej. Okay. Mamy całkiem sporą armię. Zobaczymy, co da nam za tą tarczę. I coś sensownego, to fuh, czemu nie? Zbliża się, zbliża się, zbliża się. Także dużo sobie nie poeksploruję, ale chcę tego, to zadanie zobaczyć, co ciekawego nam typek da. A, kapitol. Tylko... Dobra, fort. Fort Boyard. Jutro będziemy mogli kupić to, ale chyba zbiorę pieniądze na razie. O, wow. Duża armia. Jeszcze z aniołami. O nie, to ten Xi nas rozwali. No to mamy problem, Houston. O kurde. Czyli możemy upgrader mieć. Spoko. No to zastanawiam się, gdzie iść w takim razie teraz. Dawaj fort. Tutaj na dole chyba typek nie wie, że już tu jesteśmy. Ale zaraz się dowie. Już pieniędzy nie ma. No dobra, dawaj, od góry idziemy. Tu i tak nie ma jednostek za bardzo do kupienia, tak? Więc najwyżej jak to przejmie, no to przejmie, no. Niedużo tam wykupi. Komi smrodu sobie zrobił. Tu jest też ten drugi zamek przejęty. Tego nie muszę Jogiem odwiedzać, bo nie ma tych statystyk. Popędzić trzeba za bohaterem albo za zamkiem jak najszybciej i wpaść na pełnej do niego. Bierze orków. Na pewno ręcznie to zrobimy, bo duże straty już widzę. Kurde, sporo jednostek ma. Nie zabiję mu tych kościanych smoków wszystkich. Kurde, slow. Niedobrze. Bardzo niedobrze. A ja nie mam magii. Więc te ptaki gromu są rip. Ajajajajaj. To jeszcze gorzej. Aha. No to jest minus, jak nie mam żadnej magii. No kurde. Okay. No musiałem za nim pogonić. No cholera. Jasna. Coś mi się wydaje, że komputer, znaczy na autowalce bez zaklęć dużo lepiej to wyjdzie niż tak. No. No bez kitu. Wow. No po prostu wow. Magia nas zaorała tutaj. Zróbmy tak. W ten sposób, że tu zrobię zapis na razie. Czytamy przed walką. I zobaczymy, ile na autowalce straciliśmy. Bo tu ta magia nas ora. Po prostu magia nas ora. Chyba mniej. Ta, na pewno mniej.
O więcej mamy tych... Więcej mamy behemotów. Czując, że konie potrzebują odpoczynku, zjeżdżasz na pobocze i zarządzasz krótki postój. Pociągając łyk wody z kubłaka, omiatasz wzrokiem okolice, rejestrując w pamięci spustoszenie, jakie obecność nekromanty poczyniła w tej pięknej niegdyś okolicy. Ktokolwiek to zrobił, będzie musiał za to zapłacić, słono zapłacić. Strzelający, tak, wieże nas zaorały tutaj, także tu nic nie poradzimy. A, ale praktycznie cały zamek jest. Wszystkie jednostki, tylko nie poulepszane w większości. Mhm. Ten zamek stracę. To jest nieuniknione. Zobaczymy, jakie jednostki ma tutaj przeciwnik. Nasze jednostki są wykupione, więc okej. Myślę, że nie będziemy mogli się rozpędzić za bardzo tam na górze. Bo trzeba będzie to odbić jakoś sensownie. Kupimy sobie tutaj na pewno typa. O, ten ze złotkiem jest, to jeszcze spoko. Ale zostawimy zombiaki i niech ten typek tutaj po prostu kopalnię ogarnie i zwiedza, co jest dookoła, tak? Tak sobie to zrobimy. To już nic nie budujemy. Nie zaatakował nas jeszcze. Zimne. To jest nieprzejęta. Aha, tutaj to prowadzi. I tu mamy tego. Tu mamy klucznika. Nie wiem, czy tu nie będzie kolejnego zamku przypadkiem. Tak, tu jest zamek kolejny. Serio? To tutaj jeden, drugi, tu trzeci, pewnie jeszcze czwarty, może nawet i piąty zamek będą mieli. Nie dobrze. Cycadelę budujemy? Nie warto, bo i tak nam przejmą to zaraz. To stracę tak czy siak, więc sobie utrudniam tylko robotę. Tracę surowce na to, że mogę jednostki kupić gdzie indziej. Kurde, jak to atakujący brak. Co to jest za brak? Co to znaczy brak, panie Potter? O ku... O nie! Nie mam tyle jednostek, żeby to pokonać. Nawet na tym, na jogu. Nie ma opcji. Nie ma po prostu opcji. No. A jeszcze próbuję atakować kolejny zamek. Nie mam wyjścia. Muszę w to jechać. Bo inaczej nic z tego nie będzie. Trzeba wrócić do naszego zamku. Tym portalem będzie najszybciej. Zebrać jednostki, iść tego pokonać, tego Xi. Ale problem będzie z pieniędzmi. Bo tu spoko, że mamy... Że mamy dwa zamki, w sumie dobrze rozbudowane, jak ten drugi wygląda. Dobrze wyglądają te zamki. To one są po prostu nieulepszane, jeśli chodzi o jednostki. Ale tak, pełno jednostek jest. Więc będzie populacja i będzie sporo... Sporo tego. Ten bohater chyba ma logistykę. Bo bardzo daleko doszedł. Tu nie mam dużo do kupienia. Mam tylko te kijowe jednostki. Będzie ciężko. Tutaj od razu, tak, to jest dobry kurs wymiany, więc od razu sobie powymieniamy surowce. W sporej ilości. Nie. Tego nie, bo to na behemoty akurat potrzebne. Dobra, pieniędzy będzie, jak będzie populacja. Ale do populacji jeszcze kawałek. Spróbowałbym go zaatakować, nawet przed populacją, dlatego, żeby on się nam nie rozpanoszył tutaj za bardzo. Potem pójdzie nie wiadomo gdzie i zrobi nam nie wiadomo co. Traciliśmy słabe jednostki. Dobra, to jest akceptowalne jak dla mnie. I w takim razie zaraz dorwiemy sobie populację. Tutaj w tych zamkach będziemy mogli też w populacji zainwestować. Tutaj na środku ten typek przejął, zbudował komin smrodu i nie widzimy, co się dzieje.
Bo właśnie zastanawiam się, czy iść zaatakować tutaj tego typa, czy iść odbić ten zamek i iść od dołu. No mam jedną z dwóch opcji. Ciężko w sumie ogarnąć, co będzie lepsze do zrobienia. Ale chyba odbijemy nasz zamek najpierw. Stać nas na wszystko? Stać nas na wszystko. Dobrze. Tu sobie zrobimy taką zamionkę, tu taką. Albo tak. Nie. Tak i tak. I gitara. Jestem zadowolony. Pójdziemy na ten zamek na dole. Przejmiemy go. Bo to jest nasz. Nasz ojczysty. Dobra, czyli tam trzeba wykupić jednostki, bo tam nam wchodzi typek z Afriko. Dużo nie wykupiłem. Nie no, z połowę. To mocniejszą połowę. Chyba, że... No chyba zrobimy w ten sposób jeszcze. Nawet kryszteksy damy. Dlatego, że nawet jeśli nie wygramy tymi jednostkami, to one nie wpadną w łapę przeciwnika. To spowolnienie jest trochę denerwujące. Dobra, kontratak zgarnięty. No bo nasze jednostki się praktycznie nie ruszają teraz. Ale jest szansa w sumie to wygrać. No to też w sumie zależy od jego... Tak, od jego magii. Bo mam bardzo dużo many. To jest naprawdę dobry bohater, jeśli chodzi o statystyki. Tu już nawet nie ma miejsca dookoła niego, żeby atakować. Dobrze, dobrze. Trafiajcie w te mury tak kijowo i będzie gitara. No i tankujemy to. Póki on się przez mury nie przebije, jest git. Póki maną nas nie zaora, jest git. Nie mamy dużo jednostek, ale mamy trochę mięsa armatniego. Tak to wykorzystamy. No, tu się wbija, ale coraz mniej tych jednostek ma. Nie wiem, czy dam radę to wygrać. Ale jest szansa. Czy nam styknie mięsa? Dawaj, dawaj go. Nie styknie, nie styknie. God damn it. Naprawdę? No to straciliśmy ten zamek. Tu jesteśmy jeszcze w złym miejscu. No niedobrze. Ale może byśmy tym dali radę to odbić. Bo on tam niedużo będzie miał. W sumie. W sumie? Co mi szkodzi spróbować? Jak to? Coś jest. Co jest? Czy on nas pokonał tak samo jak ja jego właśnie? Chyba tak.
No bez kitu. Nie no, za mało tego jest. Nie damy rady w ten sposób. Nie ma opcji. To chodź, tym tutaj pójdziemy i tym odbijemy bez problemu. Dobra, ten Xi pokonany, bo ten Xi był naprawdę mocny. Sporo artefaktów zresztą ma, to widać. Broni przed falą śmierci. Fuh, plus 3 szczęścia i 3 murale, gościu. Nawet nie zaczynaj tematu. Dobra, ciebie możemy wyjąć i przejmuj kopalnię. To idź pierwszy. Czy tu nie ma zamku przypadkiem na dole jakiegoś od razu? Bo tu nam się też mapa kończy. Ten się znika. To na pewno jak będziemy szli drogą, dojdziemy do zamku. To nie ma. Nie ma tutaj żadnej opcji. Jest tutaj ten terminus. Tutaj gdzieś pewnie. Nasz zamek wpadł w łapy wroga i go nie odbijamy na razie. Posuwając się drogą, docierasz do zamku nekromanty leżącego na ruinach starego eratańskiego miasta. Niektóre budynki wciąż jeszcze można rozpoznać, choć otacza je mroczna aura zła. Odór śmierci napawa cię wstrętem i umacnia w tym postanowieniu pokonania winowajcy tego stanu rzeczy. Pokonamy go. Okej. Okay. A w tym zamku dużo masz, gościu? Mniej niż w tamtych, ale też całkiem sporo. Też całkiem sporo. Poszedłbym w takim razie tutaj na dół, nie szedłbym na górę. Najwyżej tu pierdykniemy kolejnego bohatera, żeby nam zwiedził, co jest tam. Tak, tu pewnie jest tak, jest kolejny zamek. Dobra, dobra. Mhm. Tutaj mieliśmy walność bohatera. Dawaj ze złotkiem bohatera. Zobaczymy, co jest na górze. Przed populacją rozcześniemy. Czy to wszystkie zamki? Trochę wątpię. Ten zamek jest naprawdę dobrze rozwinięty też. Na pewno jeszcze przeciwnik ma nasz zamek, ale to jest spoko, bo ten zamek nie jest rozbudowany. Więc tam jednostki możesz sobie budować i dużo nimi nie zwojuje. Tak, tu jest na pewno zamek. No, 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 no. Ale... O Jezu, za garnizonem i to jakim garnizonem? No to jest garnizon nie do przebicia, przynajmniej na teraz nie. Stąd mieli anioły, z tego tarasu. Nie wiem, czy nie będziemy musieli zrobić tak, że zebrać wrogich jednostek i zrobić z wroga naszej armii wypadowej. Tu mamy zamek, który jest najbliżej, więc tutaj rozwiniemy wszystko. Okej. No, tak trzeba będzie zrobić. Tak trzeba będzie zrobić. No bo tu jest większość jednostek tak, pokupowanych po prostu, żeby się produkowały, nie poulepszanych, ale wystarczy nam jeden zamek, żeby je poulepszać i będzie w porządku. Klepniemy ją, niech nam tu nie bruździ. Nasz zamek możemy przejąć, bo jesteśmy niedaleko. Tam też jest zadanie, ale w sumie nie mam na razie czasu, żeby je wziąć. 100 szkieletów musimy mu przynieść. To szkieletów chyba powinniśmy móc kupić nawet tutaj. W tym zamku mieliśmy się rozbudowywać do końca, w sensie ulepszenia robić. Mhm, tu gdzieś chce wyjść tam typ.
Tak, na razie w takim razie nie odbijamy naszego zamku, tylko bronimy tego. Bo to będzie przyszłościowe myślenie. Tu są już ulepszone też kieletony. Ale możemy kupić zwykłe, to też nie ma problemu. Dużo ma? Nie. Septienka, co ty nam chcesz tu zrobić? Nie wiem, czy zabijemy chociaż jednego, ale spróbujemy. Dopa raczej. 8, dawaj. O, zabiliśmy jednego kawalerzystę. Dobrze. No, tu sobie zbudował. Chodź. Prześniemy cię. Chyba magnią nas tutaj walnął, że straciliśmy jednostki. Uprzony cmentarz. To zróbmy inaczej. W takim razie, jak Jok jest tutaj, to weźmy sobie tutaj jakąś bohaterkę, albo bohatera, bohaterowicza. Tutaj sobie zgarniemy jednostki i pójdziemy nasz zamek odbić, bo na pewno przeciwnik trochę nasz zamek rozbudował tam na dole. Ale nie na tyle, żeby wygrać z taką populacją. No to jest ten minus, że nie mamy wizji. I wizji mieć nie będziemy. Ale zrobimy, myślę, że tak, że Joga tutaj podprowadzimy pod tę bramę. I niech Jog zajmuje się rzeczami, które są tutaj, dopóki my nie zbierzemy armii, żeby się przebić przez bramę i przez zamek. No bo tu jest naprawdę dużo tego tabataństwa. Chociaż... Ej! Mamy dobrego bohatera. Nie pomyślałem o tym. Że aż tak dobrego bohatera mamy. Przejęliśmy zamek. To nasz. To nasz. Siedlisko behemotów. Hehej. Jest dzień przed populacją. Idealny moment na atak. Bo teraz my możemy wykupić populację, a wbiliśmy wroga, który nie miał populacji. No i co? Idą, tam próbują zamek zająć. Jak nie zajmą, to kaplica. A w takim razie my tutaj coś poulepszamy. Co możemy poulepszyć ciekawego? Orków. 4 behemoty. 3 starożytne. Myślę, że dadzą radę. No nie chcą atakować. Niechętni są. Niechętni! Szybko zatrzymujesz swoje oddziały. Stąd na granicy zagarniętych przez nekromantę ziem zamykasz oczy i zaciskasz pięści, czując jak przez twoje ciało przepływa nagła fala nienawiści. Mimo najlepszych chęci nie udało ci się zebrać armii, która byłaby w stanie pokonać tę odrażającą kreaturę. Okazałeś się zbyt powolny, by powstrzymać panoszące się zło. No to jakbyśmy wchodzili od tej strony, a my idziemy od drugiej zakończyć to wszystko. Nie zaatakował. Czy on ma jeszcze jakiś zamek, że tak nie atakuje? No bo zaczął uciekać po prostu typ. Typ ma logistykę. Bez logistyki tak daleko by nie zaszedł. Czyli dojdzie tutaj do naszego zamku. I się skitrał teraz. Stąd wyszedł gdzieś typ. A, możliwe, że tu jest jeszcze jeden zamek. Tu gdzieś? Tutaj może jest zamek. Fakt. No chyba tak. No jest, nawet widać go tutaj przez ścianę. Tu jest w sumie blisko, tu jest w sumie blisko. Trzeba wykupić. O kurde, tu jest naprawdę kozacko. Tu jest też spoko.
te zwykłe. 68, to jeszcze trochę byśmy potrzebowali tutaj. Chodźmy do drugiego zamku. Zrobimy sobie na szybko to zadanie. Zobaczymy, co z niego dostaniemy. To było fajne. Typek nie wiedział, co zrobić, w którą stronę ma iść. Jest świeża populacja. No, kupiliśmy za całe pieniądze nasze, ale nie kupiliśmy wszystkiego. To daleko nam do kupienia wszystkiego. Dawaj przez bramę. Zobaczymy to zadanie. Teraz wampir... A, dobra, już chciałem żgać i ciskać. Wampirzych lordów dostajemy w zamian. To spoko. Za 20, za ten, za 100 szkieletów, 100 wampirzych lordów. Myślę, że się opłaca. Dobra, Klawius na razie tutaj sobie ląduj. No. Typ się zastanawia, co zrobić ze swoim życiem. Poczekać, aż Jokto przyjdzie i je zakończy. To myślę, że będzie najlepsza opcja. Tak, to wykupimy resztę tych jednostek. Dużo jest, także nie sądzę, żeby zaatakował. Ale może przyjść i mnie denerwować. To my zrobimy tak, że walniemy bohatera. Masz szkieletornię? Masz szkieletornię. Wszystko zamienione w szkielety. Machnięty. Puszcza bohaterów. No, jeszcze jedna tura. Tam na dole. Będzie nam chciał zdobywać zamek? Aha. Ale tam na dole mamy jednostki przecież. To dużo. No co ty gadasz? No bez jaj. Czyli trzeba siedzieć w zamku. Zdążymy wrócić do zamku tą armią? Oj, zdążymy. Ulepsz behemoty. Tak, nie wiem, czy damy radę. W takim razie tutaj. Spróbujemy. On raczej nas zaatakuje, nie ma innej opcji, gościu. W razie czego Jogu jest blisko nas. Zwycięzca, dobrze. W zamku się udało. Gratulacje, wszyscy wrogowie zostali pokonani. No, ale to nie była taka łatwa w sumie misyjka. W porównaniu do tego, co było wcześniej. Misja w ogóle Sandro to była jakaś parodia westernu. Tym Sandro, żeśmy szli i orali. Kampania 6, misja 1. Dobra, ja sobie robię timer.